Studio Góry Harcu melduje się w pierwszy dzień świąt. Moi asystenci w dobrej formie, proszę Państwa. Anteny również nastawione na odpowiednie wiadomości. Widzimy, że śniegu nie ma, widzimy, że jest ciepło, a więc jest fajnie, proszę Państwa, te dni świąteczne, w których będziemy rozdawać miłość, radość i przyjemność swoim członkom rodziny, będziemy dbać o psy. Proszę Państwa, to są dni, w których takimi sprawami się zajmujemy. Proszę Państwa, to są święta Bożego Narodzenia. Oczywiście wiemy, że Bóg się tego dnia nie narodził, ale nieważne. Ważne, że jest to moment, w którym cieszymy się, że możemy odpocząć, cieszymy się, że możemy spotkać się ze znajomymi, z rodziną. Proszę Państwa, szkoda, że tego typu momenty tak rzadko występują, że tylko właśnie gdzieś w tych dniach bożonarodzeniowych czy wielkanocnych spotykamy się, dzielimy się dobrą nowiną, jesteśmy życzliwi dla siebie, dla znajomych, dla zwierząt. Wydaje mi się, że takie dni powinny być na co dzień, że życie powinno być, proszę Państwa, ciągłym świętem. Powinniśmy zachowywać się podobnie jak teraz przez cały rok i powiem Wam, że jest to absolutnie możliwe, aby właśnie taka sytuacja zaistniała. No niestety jest pewna agenda, która wyraźnie nie chce, aby tak się stało, proszę Państwa. Jest pewna agenda osadzona gdzieś wysoko, której absolutnie nie zależy na tym, abyśmy żyli w szczęściu, dostatku, miłości, tak jak to teraz przez tych parę dni. Świadczą o tym chociażby ostatnie tutaj wiadomości, proszę Państwa, że to ocieplenie jest zagrożeniem dla nas wszystkich, dla całego świata i uniwersum, proszę Państwa. Tych parę dni takich, gdzie tego śniegu nie ma, gdzie ludzie rzeczywiście mogą trochę zaoszczędzić przy tych cenach ogromnych, to według systemu jest zagrożeniem, proszę Państwa. Najwyższe ceny za ropę, za gaz, za prąd są w Europie. Ten obszar jest najbardziej sankcjonowany na świecie, proszę Państwa. Tutaj wyraźnie ktoś nie chce, abyśmy w tej strefie geograficznej żyli dobrze, proszę Państwa. Ta agenda przeciągle do przodu nie zauważa, że ogromne zimno spadło gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, temperatura -40, -45, mnóstwo ludzi zamarzło, o tym się nie mówi, proszę Państwa. Tego problemu nie ma. Problemem jest, proszę Państwa, ocieplenie, CO2. Nie ma problemu, proszę Państwa, z tym, że na Ukrainie ginie codziennie tysiące, no powiedzmy setki ludzi, że nie wygląda na to, że ta wojna może się zakończyć jakimkolwiek sukcesem ukraińskim. Tego się nie mówi. Nie mówi się o tym, że tam giną codziennie mężczyźni. Ilu jeszcze ich ma tam zginąć, proszę Państwa? 3 miliony, tak jak w wojnie wietnamskiej, po to, aby się potem wycofać. Iluż musi zginąć tych Ukraińców, czy wszyscy mężczyźni muszą tam zginąć, a potem kto ma tam pójść walczyć? Polacy? Proszę Państwa, coś niesamowitego. Ten absurd, ta paranoja w telewizyjnych, gazetowych, proszę Państwa, mediach tutaj oficjalnych jest straszliwa. Już jest tak, proszę Państwa, żeby utrzymać tą narrację tej zmiany klimatu, tego niebezpieczeństwa atomowego, rosyjskiego, tej wojny, którą chce Putin tutaj nas zaatakować, proszę Państwa, tego, że NATO jest najlepsze i Amerykanie są wspaniałymi sprzymierzeńcami, że Rosjanie sami wysadzili sobie, proszę Państwa, swój własny rurociąg, zamiast go zakręcić. Proszę Państwa, ta narracja jest już więc nieprzyjemna, żeby utrzymać w ogóle tą ideologię strachu, czy to pandemiczną, czy geograficzną, militarną, muszą powstawać następne, jeszcze większe kłamstwa, proszę Państwa. Żeby to kłamstwo utrzymać przy życiu, muszą powstawać następne kłamstwa i to zaczyna być coraz bardziej widoczne. I to jest naszą szansą, proszę Państwa. To jest naszą szansą
że ludzie wreszcie, no może chociaż jeszcze trochę ludzi zauważy, że ta cała piramida strachu jest sztucznie wytworzona w jednym celu, aby tutaj zamontować jakiś system pełnej kontroli, pełnej niewoli i pełnego ubóstwa, proszę Państwa. Jeżeli ci ludzie zrozumieją, co tu jest grane, to może będą chcieli zamontować tu system taki, jak teraz właśnie panuje, świąteczny, że będzie nam dobrze, będzie ciepło, będziemy mili dla siebie, będziemy się kochać, będziemy szanować nie tylko ludzi, ale i zwierzęta, że zaczniemy po prostu żyć w dostatku i miłości, tych nawet tych 2 czy 3 stopnie ciepła, one by się tu przydały w Europie, one by się tu przydały, trzeba by wręcz odwrotną narrację zrobić, żeby trochę ocieplić tą strefę tutaj europejską, proszę Państwa. To byłyby logiczne i zdrowe posunięcia. Na razie jesteśmy obróceni o 180 stopni od normalności i od logiki, ale tak jak mówię, ta chęć utrzymania i chęć realizacji tego idiotycznego planu jest tak duża, że te elity no nie widzą jakiegoś powrotu, nie chcą wrócić do normalności. Wydaje mi się, że są już bardzo blisko celu. Wydaje mi się, że jeszcze podkręcą nam trochę śrubkę i ten cel zostanie osiągnięty. Moim zdaniem będzie odwrotnie, bo po prostu nastąpiło przegięcie pały, proszę Państwa. Te kłamstwa, które mają potwierdzać następne kłamstwa, ta piramida kłamstw się zawali w pewnym momencie, bo to jest niemożliwe, żeby ludzie uwierzyli w takie bzdury. Nawet moje psy, proszę Państwa, już się zorientowały, że jak jest cieplej, to mogą pobiegać tutaj fajnie na tej łączce i są zadowolone, wiedzą, że jak tu śnieg leży, to jest klapa, także cieszą się z każdego dnia, w którym mogą na łączce śniegu pobiegać. Jest cieplej, jest fajniej, jest dobrze i będzie dobrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego i świętujcie dalej.